Karolino, jesteśmy na drugich urodzinach restauracji San Thai. Powiedz, czy ty kochasz kuchnię tajską, stąd twoja obecność? No, ja powiem szczerze, że nie mam ulubionej kuchni. Ja między innymi dlatego tutaj jestem, żeby bardziej poznać te kuchnie. Ja nie bardzo lubię ostre, ale wiem, że są potrawy w kuchni tajskiej, które nie są ostre, a są pyszne. Zresztą sama niektórych próbowałam, nie pamiętam nazw, od razu się przyznaję, natomiast ja lubię jeść. Ja lubię się rozkoszować jedzeniem, smakować. Nie widać tego po tobie? To jest kwestia świadomości, regularności, dużej ilości wody i jeszcze paru innych rzeczy, ale naprawdę lubię jeść i lubię poznawać nowe smaki. Jestem prosto po powrocie z Francji i nigdy nie sądziłam, że ślimaki będą mi tak bardzo smakować. Także poznawanie nowych smaków jest czymś bardzo ciekawym i fascynuje mnie to za każdym razem, więc kuchnie różne jak najbardziej chętnie poznaję. A powiedz, co u ciebie zawodowo? Gdzie będziemy cię mogli zobaczyć? Bo rozumiem, że teraz jest przerwa wakacyjna, za chwilę ruszy wszystko z impetem. No tak, tak, przerwa wakacyjna, jeszcze chwilę dosłownie, bo już lada moment zaczynam sezon teatralny i to tak z grubej rury, że tak powiem, bo rozpoczynamy premierą w Teatrze Komedia. Także 8 września galowa premiera Zaręczony, Pogrążony. Farsa, bardzo zabawna. Ci z Państwa, którzy, bo graliśmy w lipcu 3 przedpremierowe spektakle, ci, którzy byli, bawili się świetnie. Także mam nadzieję, że po tej przerwie, jak już sobie to wszystko przypomnimy i wejdziemy na nowo w ten tryb, widzowie również będą się dobrze bawić, bo my się dobrze bawimy. Myślę, że to jest fajny spektakl, także bardzo serdecznie zapraszam do Teatru Komedia. Także to jest taki początek sezonu bardzo z pompą i z emocjami, już je zaczynam czuć. Natomiast oprócz tego ja cały czas prowadzę różnego typu eventy, wydarzenia, piszę felietony coraz częściej. Ostatnio się związałam również i z tego jestem bardzo dumna. Związałam się z Akademią Pozytywnych Kobiet. To jest takie stowarzyszenie, które wspiera kobiety, pomaga kobietom. Działamy dopiero od niedawna, od kilku miesięcy, ale bardzo prężnie. We wrześniu planujemy właśnie spotkanie, także rozwijamy się, zapraszamy, żebyście nas śledzili na Facebooku i nie tylko na Instagramie, bo ja uwielbiam kontakt z żywym człowiekiem. To też praca moja mi to, że tak powiem, dostarcza mi tych emocji. Natomiast jak się łączy poznawanie znakomitych osób, fajne relacje nowe, z pomaganiem, ze wspieraniem się, z rozwojem osobistym, to jest czad. Dziękuję ci bardzo i życzymy sukcesów. Czekamy na twoje projekty. Dzięki bardzo.